Zapraszamy do Malta. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie. Mamy tutaj dzisiaj na tej antresoli dwie grupy. Grupa za nami to jest grupa naszych przyjaciół z zagranicznych i tutejszych, że tak powiem. Druga grupa tutaj przed nami to Państwo, czyli media. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozwólcie, że powiem tak. Wszyscy jesteśmy w dużym napięciu, czy otwieramy dzisiaj metro, czy nie. I powiem Państwu tak, nie przetniemy tego dylematu wcale w tym momencie, ponieważ do tej pory tego jeszcze nie wiemy. To znaczy, myślę, że będziemy działać w takim duchu, żeby być naprawdę super zgodni ze wszystkimi wymogami i przepisami, że traktujmy na razie stację Bemowo jako stację, która nie ma pozwolenia na użytkowanie. W związku z tym zaprosimy Państwa oczywiście po naszym briefingu do zwiedzania i przejazdu metrem, ale w kaskach i w kamizelkach, ponieważ jesteśmy formalnie rzecz biorąc na placu budowy. Stacja Ulrychów, z tego co udało nam się dowiedzieć, ma już pozwolenie na użytkowanie, więc być może nawet uda nam się spotkać tam jakichś pasażerów. Zobaczymy. To jest tak, tutaj już gratulowałam panu prezesowi metra zorganizowania imprezy, na której do końca nie wiadomo, co się wydarzy i tak jest po prostu najfajniej. To znaczy musimy to potraktować z największą dozą poczucia humoru, na jakie nas stać, ponieważ tak w sumie nie jest to wcale tak bardzo zabawne, ale trudno. Rozpocznijmy zatem nasz briefing. Bardzo serdecznie witam naszego honorowego dzisiaj gościa, panią Elisę Ferreira, unijną komisarz do spraw spójności i reform. Tak, witamy bardzo, bardzo gorąco. Jesteśmy zaszczyceni, że pani komisarz jest z nami. Jest z nami oczywiście Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy. I jest mi ogromnie miło powitać również pana Roberta Jakubika, dyrektora Biura Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, który reprezentuje dzisiaj pana ministra Grzegorza Pudę. I co, panie prezesie? Coś wiemy? Bo taką ma pan minę, nie? Słuchajcie, witamy gorąco również ambasadora Turcji w Polsce, pana Cengiza Kamila Firata. Bardzo nam miło. Witamy posła do Parlamentu Europejskiego, pana Andrzeja Halickiego. Witamy również pana posła Michała Szczerbę. Witamy wszystkich radnych Rady Warszawy i Rady Dzielnic tutaj obecnych, a szczególnie panią Aleksandrę Śniegocką-Goździk, radną miasta stołecznego Warszawy z tego terenu. Witamy bardzo serdecznie panią Katarzynę Strzegowską, dyrektorkę Zarządu Transportu Miejskiego, a także wywołanego tu już do odpowiedzi pana prezesa Jerzego Lejka, prezesa metra warszawskiego, który tutaj, wszystko to jego wina, proszę państwa, także tutaj patrzymy na niego karcąco. Witamy serdecznie również pana Jarosława Orlińskiego, dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Witamy prezesa na Europę firmy Gulermak, czyli wykonawcy naszego nowego odcinka metra, pana Mustafa Tencera. Bardzo serdecznie witam panią burmistrz dzielnicy Bemowo Urszulę Kieszkowską, a także burmistrza Grzegorza Kuce z zaprzyjaźnionej dzielnicy Białołęka. Witam serdecznie wszystkich członków zarządu i przedstawicieli rad dzielnic, szczególnie Woli i Bemowa, bo to są dwie dzielnice najbardziej zainteresowane w tym przedłużeniu metra. To z mojej strony tyle. Oddaję głos panu prezydentowi. Bardzo proszę, panie prezydencie. Dzień dobry państwu. Pozwólcie, że zanim powiem kilka słów o metrze, to powitam panią komisarz Ferreira. Bardzo się cieszę, że jest z nami pani komisarz. Pani komisarz odpowiada za politykę regionalną. Jest olbrzymim sojusznikiem wszystkich tych, którzy potrzebują pieniędzy na rozwój regionalny. Bardzo się cieszę, że jest z nami, dlatego że przez te ostatnie tygodnie byliśmy przez cały czas w kontakcie. Pani komisarz również pracuje nad tym, żeby w tej trudnej sytuacji, w momencie kiedy Polska przyjmuje uchodźców, kiedy Warszawa przyjęła na początku 300 tysięcy naszych sąsiadów z Ukrainy, żeby znaleźć dla nich pieniądze. Bardzo się też cieszę z wczorajszej decyzji, z której jasno wynika, że 30%, co najmniej 30% pieniędzy tych, które mają pomóc w poradzeniu sobie z kryzysem uchodźczym, będzie trafiać do samorządów. To też dzięki tej decyzji będziemy mogli sobie w bardziej skuteczny sposób radzić z tym wyzwaniem. Wielkie podziękowania, muito obrigado, za to, że Komisja Europejska wsłuchała się w nasz głos, bo to bardzo istotne.
No i oczywiście kwestia metra, drodzy Państwo, jesteśmy na Bemowie, 9. dzielnica, do której dotarło metro, 2 stacje Bemowo-Lychów dzisiaj będziemy mogli zobaczyć. Rzeczywiście, dosłownie w momencie, kiedy prowadzimy tę konferencję prasową, czekamy na ostatnie podpisy, na ostatnie pieczątki. Podziękowania dla pana wojewody, że udało się ten proces przyspieszyć. Rzeczywiście chuchamy na zimne, w związku z tym prawdopodobnie jeszcze po raz ostatni zejdziemy na dół w kaskach, ale metro zacznie funkcjonować. Miejmy nadzieję, że jeszcze dzisiaj będą mogli normalnie nim pasażerowie pojechać. Bardzo się z tego, drodzy Państwo, cieszę. Warszawa jest absolutnym liderem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie i wydawanie unijnych pieniędzy. Od samego początku 18 miliardów złotych. Wyobraźcie sobie Państwo, gdyby tych pieniędzy nie było, to równowartość, prawie równowartość rocznego budżetu miasta stołecznego Warszawy, mnóstwo inwestycji, które Państwo świetnie znacie. To też pokazuje, jak bardzo potrzebujemy Unii Europejskiej, jak bardzo potrzebujemy jej wsparcia w tych trudnych czasach. Mam nadzieję, że też pieniądze z KPO popłyną do Polski szerokim strumieniem po wypełnieniu tych wszystkich warunków, które polski rząd spełnić musi. Ubolewam, że w KPO nie znalazły się projekty na metro, dlatego że przecież te projekty służą nie tylko stolicy, ale całemu krajowi, no ale walczymy o to, żeby pieniądze na metro były. Zarówno na dokończenie tej drugiej linii na stację Mory plus 3, jak również na trzecią linię metra, bo bez tych pieniędzy będzie bardzo ciężko ten niesłychanie ambitny projekt kontynuować. No ale dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy mieli okazję cieszyć się tymi dwoma stacjami, tym, że metro właśnie tutaj się pojawiło. Kilka ważnych danych, a mianowicie po pierwsze, jeżeli chodzi o te trzy zatwierdzone projekty dotyczące budowy drugiej linii metra, Warszawa uzyskała z Unii ponad 7 miliardów złotych, więc widzicie Państwo, jak to olbrzymie pieniądze. Z nowych stacji, które dzisiaj będziemy mogli zobaczyć, szacujemy, że w ciągu roku skorzysta ponad 40 milionów pasażerów, więc widzicie Państwo, jak to niesłychanie odciąży również ruch w stolicy. Ze stacji Trocka pasażerowie dojadą w ten rejon dosłownie w przeciągu 30 minut. Druga linia wydłuża się o 2,5 km tuneli za stacją Księcia Janusza. No i oczywiście również dbamy o otoczenie tych stacji. Ponad 300 drzew, 20 tysięcy krzewów. Bardzo się, drodzy Państwo, z tego cieszę. I wszyscy walczymy. Inne samorządy również w ramach Unii Metropolii Polskich wypracowaliśmy wspólne stanowisko, które przekazaliśmy zarówno stronie rządowej. Przy okazji witam przedstawiciela pana ministra. Bardzo się cieszę, że tutaj razem jesteśmy. Które zostało przekazane właśnie i stronie rządowej, i Komisji Europejskiej, w którym jasno mówimy o tym, że te pieniądze są potrzebne, unijne pieniądze są potrzebne, żebyśmy mogli po prostu realizować wspólne priorytety, takie jak choćby walka z ociepleniem klimatycznym, która właśnie między innymi realizowana jest przez priorytetowe traktowanie inwestycji w komunikację zbiorową, w tym metro. Na pewno to wsparcie dla tego typu projektów z Unii Europejskiej jest niesłychanie sensowne i pozwala nam realizować te najważniejsze dla nas priorytety. Bardzo się cieszę jeszcze raz z tego wsparcia. Na koniec podziękowania dla wszystkich, dlatego że wszyscy ci Państwo, którzy za mną stoją, witaliśmy ich dzisiaj, ale zarówno Andrzej Halicki jako poseł do Parlamentu Europejskiego, ale również Michał Szczerba i nasze posłanki, posłowie warszawscy, nasi radni miasta stołecznego Warszawy, cały zarząd dzielnicy, wszyscy od wielu, wielu lat walczyliśmy o to, żeby metro mogło się znaleźć właśnie tutaj na Bemowie. Wszyscy się w jakiś sposób do tego przyczynili. Oczywiście wielkie podziękowania dla pana prezesa i całej jego ekipy za to, że jesteśmy w dokładnie tym miejscu i że dalej będziemy mogli metro rozbudowywać. Dziękuję również panu ministrowi. Zaraz będziemy mogli wysłuchać listu od pana ministra, no ale przede wszystkim nasz gość honorowy, pani komisarz Ferreira. Jeszcze raz olbrzymie podziękowania. Gdyby nie osoba, która naprawdę, jak mało kto, zna się na polityce strukturalnej, zna potrzeby przede wszystkim tych regionów, które są najmniej rozwinięte, bo je trzeba wspierać w pierwszej kolejności. Zawsze pani komisarz Ferreira o to dbała. Ale również, którzy są wyczuleni na to, że cała Unia Europejska musi się rozwijać w sposób zrównoważony i że również tego typu projekty
w większych miastach, w bogatszych regionach trzeba wspierać. Przede wszystkim dlatego, że one budują synergię. Budują synergię ze wszystkimi gminami, które są dookoła Warszawy. Budują synergię z całym województwem, bo te pieniądze unijne to przecież nie tylko metro, ale te inwestycje, które będą łączyć cały region z Warszawą i które będą służyły nam wszystkim. A na koniec, drodzy Państwo, przecież to jasne. Te wielkie inwestycje w Warszawie nie służą tylko i wyłącznie warszawiankom i warszawiakom, chociaż przede wszystkim, ale służą właściwie wszystkim, całemu krajowi, dlatego że Warszawa jest najczęściej odwiedzanym miejscem, z którego korzysta cała Polska. Jeszcze raz olbrzymie podziękowania i bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogli Państwu zaprezentować te stacje. Podziękowania dla Pana Wojewody. Mam nadzieję, że te pieczątki znajdą się na papierze dosłownie w przeciągu najbliższych minut i że cały ten proces będzie zakończony. Dziękuję Państwu bardzo. Kto wie, proszę Państwa, może jeszcze przed końcem naszego briefingu, nigdy nie wiadomo. Bardzo prosimy, Elisa Ferreira, unijna komisarz do spraw spójności i reform. Zapraszamy. Okay. Well, dzień dobry to all of you. And I cannot speak in Polish like your mayor speaks my own language, he speaks old languages and Portuguese including. So, dzień dobry Państwu. Thank you very much. Dzień dobry Państwu. Ja niestety nie potrafię mówić po polsku tak biegle, jak Pan Prezydent mówi w moim języku ojczystym, bo on zna wszystkie języki świata, w tym również mój ojczysty portugalski. So, my first comments and words are in fact to thank the mayor of Warsaw for his invitation for me to be here and to see in practice some of the most visible uses of cohesion funds. Także chciałbym zacząć od podziękowań. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za to, że zaprosił mnie tutaj dzisiaj, żebym mogła w praktyce zobaczyć, jak wykorzystywany jest Fundusz Spójności. In fact, cohesion funds are a sign of mutual solidarity across Europe. The money we are investing and giving free is in fact money that comes from all the contributions of all Europeans. I środki z Funduszu Spójności to jest wyraz naszej wzajemnej solidarności. To są środki, które inwestujemy i które pochodzą tak naprawdę od wszystkich Europejczyków, którzy składają się na ten fundusz. So the money that we are deciding is in fact framed with very, very high responsibility because it's not my money or the mayor's money, it's taxpayers' money from all Europe, including Polish people. Także dysponowanie tymi środkami, podejmowanie decyzji co do tego, gdzie one trafiają, to jest olbrzymia odpowiedzialność, ponieważ to nie jest tak, że my wydajemy nasze po prostu własne pieniądze, tylko wydajemy pieniądze podatników. Dlatego ta odpowiedzialność jest tak ogromna, która na nas ciąży. And today I am here because I just signed in the name of the Commission with the Prime Minister and with the Minister Puda the agreement that will enable Poland to receive until 2027 76 billion euros of European money to continue the development of whole Poland, but in particular the development of the different regions and cities inside Poland. I dzisiaj podpisałam w imieniu Komisji Europejskiej wspólnie z panem premierem i z panem prezydentem porozumienie, które doprowadzi do tego, że Polska będzie mogła otrzymać do 2027 roku 76 miliardów euro. I będą to środki, które Polska będzie mogła przeznaczyć na rozwój całego kraju, całej Polski, ale przede wszystkim regionów i miast w Polsce. Projects like this metro are in fact one good use of this money. And why? Because as the mayor was mentioning, it improves the quality of life of people, but it also reduces the pollution that comes and the time lost in traffic jams and in people moving around and stopping and starting again and spending time, losing
working time or family time and contributing to very big pollution in the air that is causing these extreme temperatures like today. I didn't bring the heat from my original country. The heat is there because of the climate change, and we have got to be attentive to address it before it is too late. I taki projekt jak budowa metra to jest przykład dobrego wykorzystywania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Dlaczego? O tym mówił już pan prezydent. To poprawia jakość życia mieszkańców miasta, to też pomaga walczyć z zanieczyszczeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza, ale pozwala także zaoszczędzić czas. Czas, który w tym momencie kierowcy spędzają w korkach. To jest czas zaoszczędzony, który można potem przeznaczyć na to, żeby spędzić go z rodziną, albo też po prostu, żeby było więcej czasu na pracę. I w związku z tym uważam, że to jest znakomite rozwiązanie, które pozwala nam walczyć z zanieczyszczeniem powietrza. No i mamy też olbrzymie temperatury w tym momencie. To nie jest bynajmniej tak, że ten upał przywiozłem z Portugalii, chociaż można by tak zażartować. To jest upał, który wynika z tego, że po prostu mamy zmianę klimatu i musimy z tym walczyć, póki nie jest jeszcze za późno. So all these projects, they are projects on which one of the conditions that we put is that there is a broad discussion and a broad understanding with the municipalities, with the NGOs, with the citizens, of to have a broad agreement where Poland and Polish people want to invest in order to have a better and each time better life from here until 10 years time. So what is your vision for the future? That's what we are discussing with the government. And of course, there are some basic principles that we have got to guarantee that are followed. I takie projekty wiążą się z pewnym warunkiem, który stawiamy. Warunkiem otrzymania środków i realizacji takich projektów jest to, żeby odbył się szeroki dialog społeczny, żeby doszło do porozumienia między samorządami, między organizacjami pozarządowymi i między samymi obywatelami, mieszkańcami, co do tego, w co chcą państwo inwestować, żeby poprawiać jakość życia w perspektywie 10 lat. Także ta państwa wizja na przyszłość w perspektywie 10 lat to jest to, co jest przedmiotem naszych rozmów z rządem, no i też domagamy się tego, aby szanowano pewnych zasad o charakterze podstawowym. Among those principles, there are some that we take very seriously or particularly seriously on board. One of them is that projects cannot discriminate. They cannot discriminate people one against the other due to color of the skin, religion, gender option. So equality has got to be there. Another condition is that, in fact, you have a sound, transparent and sound management of these funds. And another one is that, in fact, you keep this momentum going by sharing, by informing, by transparency, sharing with the community and with all the other citizens the progress that you are doing with the money that you are using. I jakie to są zasady o podstawowym znaczeniu? Przede wszystkim bardzo poważnie podchodzimy do zakazu dyskryminacji. To nie może być tak, że takie projekty są realizowane i w ramach tej realizacji obserwujemy dyskryminację, obserwujemy to, że ludzie są nastawiani przeciwko sobie ze względu na kolor skóry, ze względu na płeć czy ze względu na religię. Także bardzo ważna jest kwestia równości. Co jeszcze? Ważną zasadą jest również przejrzystość i dobre zarządzanie środkami, które przeznaczamy na realizację takich projektów. No i wreszcie ważne jest to, żeby podmiot, który realizuje tego typu projekt z finansowaniem unijnym, dzielił się potem postępami, których tutaj się dokonuje, z całą społecznością. So, going back to this project, I think it is a very important project. I'm very glad that we are telling people that there is European money supporting this, and rightly so. That's for this that the money is there. And today I was visiting Chopin's museum, which was something very emotional, very beautiful, also with the support from the European Union. And I'm very glad and very grateful to all the people that were mentioned by the mayor and that were engaged in building sustainable, good quality and efficient projects. And whatever happens in terms of inauguration or not, I understand
that this project is ready or almost ready to start functioning, and I hope this improves the life of citizens in Poland in general, but in particular for citizens at this big metropolis that is Warsaw. W związku z tym chcę podkreślić, że ten projekt jest naprawdę bardzo, bardzo ważny, ta rozbudowa metra warszawskiego, i cieszę się, że mówimy mieszkańcom Warszawy i mieszkańcom całej Polski o tym, że pieniądze unijne są dostępne i są wykorzystywane na wsparcie takich projektów. Dobrze, że tak się dzieje. I dzisiaj byłam też w Muzeum Chopina, to było dla mnie doświadczenie piękne, wzruszające i też bardzo ucieszyłam się, że budowa tego muzeum była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Chciałabym również we własnym imieniu podziękować wszystkim tym osobom, które zostały wymienione przez pana prezydenta, za ich wkład w zrównoważony rozwój, w poprawę jakości życia w mieście. I nieważne, czy te dwie stacje ostatecznie już dzisiaj zostaną otwarte, czy jedna z nich trochę później, rozumiem, że jeszcze czekamy na te ostateczne dokumenty. Na pewno jakość życia mieszkańców ulegnie poprawie, ale nie tylko mieszkańców Warszawy, również wszystkich Polaków. My last comment is about the Ukrainian refugees, and I really want to tell you how much all of us appreciated the capacity of the Polish citizens and institutions and the municipalities. And I was here in Warsaw, and I was in Churchow and in other places, and I could see the incredible work done in by municipalities, by NGOs, by individual citizens, to be able to accommodate such an inflow of people that left their houses and their country with nothing but the clothes that they were wearing, particularly women, children, and elderly people. So thank you very much. This was an incredible example of solidarity, and everybody is praising and looking at you. I już mój ostatni komentarz, który dotyczy uchodźców z Ukrainy. Bardzo wszyscy doceniamy ogromny wysiłek polskich obywateli, polskich instytucji, polskich samorządów włożony w to, żeby tych wszystkich ludzi przyjąć. I osobiście byłam również w Rzeszowie, nie tylko w Warszawie, i oglądałam, jak to się wszystko dzieje w praktyce, jak wiele to pracy kosztuje polskich obywateli, polskie samorządy czy polskie organizacje pozarządowe. Bardzo serdecznie za to dziękuję. My to widzimy, to przede wszystkim kobiety, dzieci, osoby starsze, które do Polski napływają. Dziękujemy za ten olbrzymi wysiłek, który świadczy o olbrzymiej solidarności. Okay, from all these funds that we have to use in order to stimulate the convergence, I mean the catching up, the growth of countries, and Poland is a fantastic example. It's the biggest beneficiary, but it's one of the most performing countries, because when you joined the European Union, you had a 52% more or less of your income, of your wealth, of your GDP per person was about half of the average of Europe. Now you have on average 73%, and this since accession until 2019. So it's a massive growth. But of course we have got to rebalance growth, and we have got to continue growing. But from all these funds, I think one important aspect was that we managed to create conditions to help, to give immediate help to support the expenses with the refugees. So we created a line for helping in COVID and in vaccines and in all the medical support and economic support. And now we created a line to support those that were having a lot of expenditure to welcome the refugees from Ukraine. I te wszystkie środki, które muszą zostać wykorzystane, one służą wyrównywaniu różnic, jeżeli chodzi o zasobność poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. I Polska jest największym beneficjentem tych środków, ale jest też państwem, które znakomicie sobie poradziło w tym zakresie. Kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej, to polski PKB per capita wynosił 52% średniej europejskiej. W tym momencie jest to już 73%, co pokazuje, jak olbrzymi postęp się tutaj dokonał na przestrzeni tych lat.
lat, kiedy Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej. Ten wzrost musi być kontynuowany, ale musi też być zrównoważony. I z myślą o tym uruchamiamy też takie specjalne linie wsparcia w szczególnych sytuacjach. Uruchomiliśmy to, kiedy była pandemia, kiedy był COVID, żeby sfinansować zwiększone wydatki na pomoc medyczną, na szczepionki, a w tej chwili robimy to samo w związku z napływem uchodźców z Ukrainy. But what we thought could be a short-term problem unfortunately has become a very long-term problem. And so just yesterday the Commission decided to increase this funding and also to guarantee that from this increase of funding at least 30% should be, as the mayor just mentioned, should be really given, allocated to the local communities, being it NGOs, municipalities, so at the local basis, precisely to guarantee that the money goes down to people that are really incurring in costs, trying to avoid the excessive pressure on their budgets and on their lives coming from this prolonged, unfortunately, this prolonged crisis. I kiedy to wszystko było wprowadzane, to wydawało nam się, że jest to problem, który ma charakter przejściowy, że to będzie na jakiś krótki czas. Niestety okazuje się, że jest to problem długotrwały i w związku z tym wczoraj Komisja podjęła decyzję, że te środki zostaną zwiększone i tak jak już mówił pan prezydent, przynajmniej 30% tych środków ma trafiać bezpośrednio do społeczności lokalnych, do samorządów, do lokalnych organizacji pozarządowych. Chcemy w ten sposób zadbać o to, aby te pieniądze trafiały dokładnie do tych podmiotów, do tych osób, które ponoszą te zwiększone wydatki, żeby odciążyć ich budżety. Now this proposal will have to be assessed by the governments and it will have to be assessed by the European Parliament. So we hope that this will be very quickly decided so that in fact this support gets to the people that actually have the expenditure together with central governments that of course also have expenses to be covered, but that it also goes to the people that are closer to the problems and to the action near the refugees. To jest nasza propozycja, która w tym momencie będzie przedmiotem oceny ze strony rządów poszczególnych państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Mamy nadzieję, że decyzja zostanie podjęta szybko i że szybko ta pomoc trafi do tych osób, które rzeczywiście ponoszą te zwiększone wydatki. Oczywiście władze centralne również ponoszą wydatki, ale ważne jest to, żeby odciążyć budżety również tych, którzy są najbliżej problemu, najbliżej tych działań podejmowanych na co dzień w celu udzielenia pomocy uchodźcom. Now we are looking forward to the future. We just came to finalize this framework agreement and let's work together so that in fact we make the best possible use of this incredible funding. And when we talk about 76 billion, it's just a big figure. It's about 2,000 euros per each citizen for to support his or her life in the next 7 years, so it's quite a robust amount that is granted to support this convergence, this growth. So there is in fact no Poland and Europe. Poland is Europe and the success of Poland is the success of Europe. So please let's work together and let's together continue this dialogue and this improvement, permanent improvement of the life of European citizens. Thank you once more. Dziękuję. Także. Także optymistycznie patrzymy w przyszłość. Chcemy sfinalizować teraz tę umowę ramową i współpracujmy razem jak najlepiej, ponieważ to naprawdę duże pieniądze. 76 miliardów to jest 2000 euro w przeliczeniu na każdego obywatela. W perspektywie 7 lat naprawdę sporo i ma to wspierać i konwergencję, i wzrost. I chcę podkreślić, że Polska to Europa. W związku z tym sukces Polski jest sukcesem Europy. Pracujmy razem na rzecz tego, żeby go osiągnąć. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy pani komisarz i poprosimy pana Roberta Jakubika, pana dyrektora Biura Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy.
wielce szanowna pani komisarz, szanowni państwo parlamentarzyści, szanowny panie prezydencie, szanowny panie prezesie, szanowni warszawiacy, drodzy mieszkańcy tego miasta, wszyscy państwo tutaj dzisiaj zgromadzeni. To ogromny zaszczyt, że mogę wziąć udział w tej historycznej uroczystości i reprezentować dzisiaj właśnie ministra funduszy i polityki regionalnej, pana Grzegorza Pudę, który bardzo chciał, panie prezydencie, być tutaj z nami, ale niestety uczestniczy lub stety uczestniczy w posiedzeniu Rady Ministrów, która w tej chwili się właśnie odbywa. Ale skierował na ręce pana prezydenta list, który pozwólcie państwo, że odczytam. Szanowny panie prezydencie, serdecznie dziękuję za zaproszenie na otwarcie kolejnych stacji drugiej linii warszawskiego metra. Dzisiejsza uroczystość to podsumowanie pracy wielu osób, jednocześnie moment, któremu służą środki zarządzane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dziś widzimy bowiem, jak z pozycji na liście projektów przechodzimy do realnej inwestycji zmieniającej życie mieszkańców miasta. Projekt warszawskiego metra jest największą inwestycją z sektora transportu publicznego realizowaną z udziałem środków unijnych programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Cała inwestycja realizowana jest w dwóch etapach, oba dofinansowane w ramach naszego programu. Na rozbudowę podziemnej kolejki przeznaczyliśmy z funduszy europejskich łącznie prawie 3,8 miliarda złotych. Warto podkreślić, że wszystkie dotychczasowe inwestycje w obie linie metra realizowane były z zewnętrznym wsparciem, bez którego powstanie tego znakomitego środka komunikacji nie byłoby możliwe lub przebiegało znacznie dłużej. Stąd też metro warszawskie to doskonały przykład inwestycji, która powstaje przy wspólnym działaniu wszystkich stron. Samorządowej, odpowiedzialnej za przebieg inwestycji, rządowej, odpowiedzialnej za wsparcie inwestycji ze środków unijnych, Komisji Europejskiej, wyznaczającej kierunki wsparcia polityki spójności. Wiemy, że metro całkowicie zmienia perspektywę rozwoju miasta. Każda budowana stacja to nie tylko poprawa mobilności przyjaznej środowisku, ale też istotny czynnik stymulujący rozwój przestrzeni miejskiej. Chcemy, by środki unijne przeznaczone na transport miejski w istotny sposób zachęciły mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego. Cieszymy się, widząc, jak środki unijne pracują na rzecz mieszkańców miast. Gratulujemy realizacji tej ogromnej inwestycji, która mimo trudności na rynku budowlanym przebiegała sprawnie i terminowo. Liczymy, że pozostałe inwestycje, na które Warszawa pozyskała dofinansowanie, znajdą swoją równie pozytywną realizację. Z wyrazami szacunku, Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej. Dziękuję bardzo. Państwa, serdeczne podziękowania dla pana ministra i podziękowania też dla pana wojewody. Słuchajcie, jak w dobrym filmie, synchron idealny, bo właśnie się okazało minutę temu, że mamy wszystkie pieczątki, pozwolenia, w związku z tym normalnie będziemy mogli otworzyć stację. Bardzo się z tego cieszę. Proszę państwa, podczas... Fajnie, jak jest taki suspens. Proszę państwa, podczas gdy nasze dokumenty nabierają mocy urzędowej, pora na pytania od was. Oczywiście zachęcam do pytań związanych z tematem naszej konferencji, do pana prezydenta, do pani komisarz, a kto wie, może i do pana dyrektora z Ministerstwa Funduszy. Zapraszam. Jeśli są chętni do pytań, to ja podzielę się mikrofonem, bo mamy tutaj trochę ciasno, więc zapraszam. Bardzo proszę. Dzień dobry, Jarosław Azowski, Gazeta Wyborcza. Chciałem spytać panią komisarz, jakie są szanse na to, że Warszawa dostanie pieniądze na ostatni odcinek drugiej linii metra od Unii Europejskiej, że będzie można kontynuować te roboty? Okay, now we have what we have for the future.
in what concerns the details of this overall framework, we are closing the negotiation with the government. So it's not up to me to announce whatever. We see positively the development of the metro. We are discussing the last details with the government, and so let's wait until there is a formal decision. It will take just a couple of weeks, I think, because the program for transports is one of the several that is about to be finished. So for those that are not so familiar with this, I'll stop and you translate, otherwise it's too big. Także powiem, jakie mamy ogólne ramy na przyszłość. Zbliżamy się do końca negocjacji z rządem. To nie zależy ode mnie. My oczywiście pozytywnie oceniamy rozwój metra w Warszawie, ale ostateczne szczegóły będą teraz przedmiotem rozmów z rządem. Myślę, że decyzje będą podjęte w perspektywie kilku tygodni. Proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości i program służący rozwojowi transportu to jest jeden z tych programów, które są tam przewidziane. So we have this framework. The framework is agreed with targets, with general targets. Now the government will propose on 23 different subjects, that means transports, energy, and the regional programs, what is exactly will be there. We expect to start closing a lot of these operational programs in the next weeks. And it will be in the transport area, in the transport operational program, that the concrete projects will be there. So in principle, for the Commission, it's a possibility, but it's up to the government and to the mayor of Warsaw to decide precisely what they want to do here in Warsaw and to propose to us. Także mamy te ramy, one zostały już uzgodnione, uzgodnione też ogólne cele i teraz w tych ramach wyznaczymy 23 obszary tematyczne, między innymi energetyka, ale również właśnie transport i programy regionalne i będą ustalane szczegóły tych programów operacyjnych w perspektywie, tak jak już mówiłam, no, kilku tygodni i w ramach tego obszaru, który jest zatytułowany właśnie transport, będą przewidziane już konkretne wtedy projekty. Komisja jak najbardziej widzi taką możliwość, ale będzie to ostatecznie zależeć od polskiego rządu i również od władz Warszawy, od pana prezydenta. Proszę państwa, rozumiem, że wyczerpaliśmy pulę pytań. W związku z... Proszę państwa, możemy zaczynać. Gosteria, umawiasz, agradecer, signora komisaria, muito obrigado. Thank you.
right here. Każdy chce. Ciekawe co mówią. Spokojnie. Ja mogę sobie So I mean, you're preparing now for the third line of the metro, yeah. And everything is done sort of like, okay. You know, much cheaper, sustainability, yes, saving yes. Energy, so you're greenery, learning, and so on. Learning by forth. Doing, so you can indeed, really, of course, so that we can accommodate to yeah, the changing yeah, circumstances. Well, okay, it's working. Very good. It's working. See, normal, yeah. Like people are just using it. It's well. Not just us. Yes. You know the journey between the last station of this part and city center.
think it is maximum at this moment 15, 17 minutes in the past, 40, 50, you know, it's huge. Yeah. It's like level. And of course, the way, you know, that the city develops, because when there's a subway station around, when it's even planned, immediately the city starts developing. There is a certain discongestion also. Of course. But also, like, you know, like people from the surrounding counties, you know, like just like yesterday, they had to be brought to the final station, which was much closer to the center, and now they can be brought here. Yeah. And then everything is connected. And then everything is connected. It's much more effective. Yes. So I guess we're catching the next one, right? Yes. Okay, so we're catching the next one to go back. Okay. Then we'll have an opportunity to talk. Panie Prezydencie, po z kolei stacjami na drugiej linii. Wiem o tym od samego początku, jeżeli chodzi o trzecią linię, prace postępują. Natomiast jeżeli chodzi o trzecią linię, przez cały czas walczymy o wsparcie z Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że te rozmowy, to, że pani komisarz jest tutaj, też przyczynią się do tego, że będziemy mogli się pokusić o to, żeby znaleźć pieniądze z Unii Europejskiej. Przy przychylności rządu również, bo przecież to nie jest projekt tylko i wyłącznie, który służy warszawiakom, żeby znaleźć pieniądze na trzecią linię. Ale te pozostałe trzy stacje na zachód są opóźnione i to mocno. Zgoda. Wiemy, jaka jest dzisiaj sytuacja i tak wszystko w dzisiejszej sytuacji z wdrażającymi materiałami, z sytuacją na rynku pracy i tak te prace postępują. Miejmy nadzieję, że przede wszystkim te stacje będą gotowe na tyle szybko, żeby warszawiacy mogli z nich skorzystać. No i oczywiście, tak jak mówiłem podczas konferencji prasowej, jest problem z Mory Plus 3, dlatego że tutaj na razie finansowania nie ma. Rozmawiamy w Komisji Europejskiej, rozmawiamy również z rządem o tym, żeby pieniądze się również na te inwestycje znalazły. A tramwaj do Wilana, panie prezydencie? Trwają oczywiście prace. Myśmy znaleźli dodatkowe pieniądze, dodatkowe 200 milionów złotych, żeby móc te inwestycje kontynuować. I również już niedługo zaczną się roboty, także będzie można pokazać postęp. Jeszcze wakacje, czy już po wakacjach? Już niedługo, już dosłownie na dzień. Tak? Okej, dobrze. Panie prezesie, co z dokończeniem drugiej linii? Kiedy? Nie, już. Dobra. Obowiązek. Dobra. Tak. Nigdy nie odpadł. Uwaga, pociąg. Kierunek Bemowo. Proszę odsunąć się od krawędzi peronu. Przepraszam. Wypuśćcie państwa najpierw. Wypuśćcie państwa. People were quietly traveling. Yeah, so we've got good news, we're leaving. They will be so relieved when we get out. Następna stacja. Stacja.
Maybe you'll say something interesting. Yes. Zobaczymy za tę stację za 3 lata, jak stal go. Okay. Przed opuszczeniem pociągu prosimy pamiętać o zabraniu bagażu. Before leaving the train, please remember to take your luggage. Dziękujemy i przepraszamy za zamieszanie. Sorry about that. Uwaga, stacja końcowa. Prosimy o opuszczenie. Okay.